Wszystko zaczęło się od żarliwej modlitwy w małej sali na piętrze. Choć władze wydały zakaz głoszenia Słowa Bożego, Kościół modlił się, a dwóch ludzi składało świadectwo z wielką mocą. Wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie i okazując skruchę wyznawali grzechy. W życiu wielu nastąpiła przemiana. Dwóch ludzi udało się w podróż misyjną, która wstrząsnęła całym ówczesnym światem. Przesłanie nadziei nie znało żadnych granic. Modlitwa wspólnoty przyczyniła się do uwolnienia więźnia. Król prosił lud o modlitwę i post. Wróg został pokonany. Bitwa została wygrana bez walki. Dzięki wierności sługi oraz wierze i odwadze młodej królowej uratowany został cały naród. Poznaj historie biblijne ukazujące moc wspólnej modlitwy. Dzieje apostolskie to księga ludzi trwających we wspólnocie modlitwy oraz Boga, który na nią odpowiada. Osobista modlitwa będąca życiem duszy jest istotna. Wiemy jednak, że żadne ożywienie nie odbyło się bez poprzedzającej go ustawicznej modlitwy we wspólnocie. Jezus powiedział, jeśli dwaj z was na ziemi uzgodnili swe prośby o jakąkolwiek rzecz, otrzymają ją od Ojca mojego. Współdziałamy z Bogiem, gdy jesteśmy razem i jednoczymy swoje głosy w wołaniu do Pana. Duch proroctwa mówi, że modlitwa jest kluczem w dłoni wiary, który otwiera niebiański skarbiec błogosławieństw. Ellen White przekazała nam głębokie myśli na temat modlitwy we wspólnocie. Napisała kiedyś, modlitwa wspólnoty ma większą moc niż modlitwa indywidualna. Dlaczego? Ze względu na zjednoczenie serc wierzących. Bóg jest pełen entuzjazmu, gdy trwamy w jedności, podobnie jak wierzący opisani w Dziejach Apostolskich. Ellen White pisze też, na dźwięk żarliwej modlitwy zastępy szatana drżą ze strachu. Jezus wie, że zwyczaj modlitwy z innymi ludźmi pomaga nam wyzbyć się egocentryzmu naszych osobistych modlitw. Gdy Biblia mówi, w modlitwie bądźcie wytrwali, nie chodzi tylko o aktywność jednostek. Jest to wezwanie dla społeczności wierzących do wołania do Boga, nie po to, aby Bóg zmienił zdanie, ale abyśmy doszli do zgodności z Jego wolą. Bóg czyni nas samych elementem odpowiedzi na nasze modlitwy. W Dziejach Apostolskich modlitwa wspólnotowa jednoczyła lud Boży. W wierszu 14 pierwszego rozdziału czytamy, że cały Kościół trwał jednomyślnie w modlitwie. Ludzie ci wiedzieli, że zlecone im zadanie przerasta ich. Wiedzieli, że sami nie ogłoszą Ewangelii całemu światu. Gdy się modlili, Bóg dokonał cudu. W dniu Pięćdziesiątnicy wylał na nich swojego Ducha Świętego i ochrzczono wtedy 3000 osób. W tym opisie jeden wyraz szczególnie przykuwa moją uwagę. Jednomyślnie. Pięćdziesiątnica była niezwykłym wydarzeniem. Nastąpiła po punkcie kulminacyjnym ziemskiej misji Chrystusa. Gdy Jezus zawisł na krzyżu, wydawało się, że wszelkie nadzieje zostały zniweczone. Jednak Jezus zmartwychwstał i ukazał się swoim uczniom, przez co zupełnie inaczej pojmowali oni swoją służbę. Nasz błogosławiony Pan nakazał uczniom, aby nie oddalali się z Jerozolimy. Zjednoczenie w modlitwie było jednym z warunków wstępnych pojawienia się szumu, jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnienia Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy. Była Pięćdziesiątnica. Zebraliśmy się w Jerozolimie w pewnej sali na piętrze. Modliliśmy się jednomyślnie. Prosiliśmy o skruchę i pokorę. Wyznawaliśmy grzechy.
Oczekiwaliśmy wizji od Pana, oczekiwaliśmy mocy i Ducha Świętego. Podczas modlitw mieliśmy głębokie poczucie jedności. Nagle powstał szum jakby wiejącego gwałtownego wiatru i napełnił cały dom, gdzie siedzieliśmy. Ukazały się języki jakby z ognia i usiadły na zebranych. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Pamiętajcie, że na święto Paschy do Jerozolimy przybyli ludzie z wielu krajów. Dziwili się, że każdy z nich słyszał Ewangelię w swoim własnym języku. Tylko jednego dnia do grona wiernych przyłączyły się 3000 osób. Wierzący trzymali się nauki apostołów, trwali we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Codziennie spotykali się na dziedzińcach świątyni, łamali chleb po domach i wspólnie spożywali posiłki. Codziennie rosła liczba tych, którzy dostąpili zbawienia. Wierzymy, że coś takiego wydarzy się również w dniach ostatecznych. Doświadczymy tego dopiero wtedy, gdy jako Kościół będziemy trwali jednomyślnie w modlitwie. Doświadczenie Pięćdziesiątnicy zostanie przez Boga powtórzone w jeszcze większym zakresie, w czasie zwiastowania poselstwa trzech aniołów, a także czwartego anioła z 18 rozdziału Apokalipsy, gdy na świecie rozlegnie się ostatnie głośne wołanie. Będą to ludzie, którzy poddali się Bogu i wyznali grzechy. Wtedy Duch Święty może działać przez nas z mocą. Kościół rozwijał się w postępie geometrycznym, ale w 6 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy o prozaicznych kłopotach z rozdawaniem chleba. Przed Kościołem stanęły praktyczne wyzwania. Heleniści mieli Żydom za złe, że ich wdowy pomijano przy codziennym rozdawaniu jedzenia. Apostołowie postanowili skupić się na modlitwie i służbie słowa. Zalecili wybór 7 diakonów, którzy mieli zająć się codziennym usługiwaniem. Apostołowie poprosili nas, abyśmy wybrali 7 osób pełnych Ducha Świętego i mądrości. Propozycja apostołów spodobała się nam. Wybraliśmy 7 diakonów. Po wyborze przedstawiliśmy ich apostołom, którzy pomodlili się za nich i włożyli na nich ręce. Przyznając priorytet modlitwie, Kościół nigdy nie zawiedzie. Liczba uczniów szybko wzrastała, także wielu kapłanów okazało posłuszeństwo Słowu Bożemu. Na tym przykładzie widać, że w obliczu problemów powinniśmy korzystać z mądrości i wykształcenia. Ale pamiętajmy również, że mamy Boga, który odpowiada na modlitwy, który udziela nam mądrości. Widziałam to raz za razem, że zbory mające ogromne kłopoty rozwiązują je, gdy gromadzą się na wspólnej modlitwie. Piotr i Jan zostali wezwani przed Radę Starszych w sprawie zwiastowania Ewangelii. Apostołowie bronili swoich działań, ale przywódcy byli dla nich surowi. Zakazano im przemawiania w imieniu Jezusa. Po kolejnych groźbach zostali zwolnieni. Piotr i Jan wrócili do swoich i opowiedzieli im, co do nich mówili arcykapłani i starsi. Słysząc to, podnieśliśmy głos do Boga w modlitwie. Cała grupa modliła się za Piotra i Jana. Modliliśmy się do Boga o odwagę dla Jego dwóch pokornych sług. Od dawna nie uczestniczyłem w tak żarliwej modlitwie. Po modlitwie zatrzęsło się miejsce, na którym byliśmy. Ludzie zostali napełnieni Duchem Świętym, Piotr i Jan z wielką mocą składali świadectwo o zmartwychwstaniu swojego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
Piotr i Jan czerpali siły zarówno ze świadomości, że ktoś za nich się modli, jak i z mocy, która zostaje uwolniona, gdy ktoś się modli. Gdy zostaje wysłuchana modlitwa zanoszona przez wielu wierzących, ogarnia nas spokój i moc Boga. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie, i pośćcie za mnie. Przez 3 doby, nocą i dniem, nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice będziemy tak pościć. A potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Patrzymy na Esterę i mówimy, cóż za odważna dziewczyna, pełna wiary. Ale pewnie była przerażona tak samo, jak my byśmy byli w podobnej sytuacji. To było naprawdę rozpaczliwe położenie. Stare przysłowie mówi, że w okopach nie ma ateistów. Ludzie ci wiedzieli, że bez Bożej interwencji wszystko będzie stracone. Estera była na tyle rozsądna, iż powiedziała Mardocheuszowi, będę pościć i modlić się z moimi służebnicami w pałacu, ale chcę, aby cały lud Boży także pościł i modlił się. Myślę, że Boża moc nie objawia się w naszym świecie tak, jakby mogła, ponieważ nie pościmy. Post nie musi oznaczać całkowitego powstrzymania się od jedzenia, ale codzienną rezygnację z czegoś, co bardzo lubimy. W połączeniu z modlitwą we wspólnocie ma to znaczenie w wielkim boju. Czasami łatwo przychodzi nam zapomnieć, jak bardzo jesteśmy zależni od Boga. Dwight Nelson często przypomina, modląc się, bądźcie gotowi na wszystko i z wiarą wyczekujcie odpowiedzi. Myślę, że takie właśnie były modlitwy Estery. W Dziejach Apostolskich modlitwa była czynnikiem jednoczącym. Weźmy na przykład Piotra i Korneliusza. Korneliusz był poganinem, a Piotr Żydem. Żydzi nie przestawali z poganami. Serdeczna rozmowa, wizyta w domu, wspólny posiłek, to było nie do pomyślenia. Duch Święty burzył mur podziałów. Setnik kohorty italskiej, poganin imieniem Korneliusz, modlił się. To nie był przypadek. Piotr na dachu domu swojego gospodarza również się modlił. Modlił się bardzo długo i otrzymał widzenie. Piotr zobaczył zstępujący z nieba przedmiot, jakby wielkie lniane płótno z różnymi zwierzętami. Bóg powiedział, Piotrze, wstań i jedz, na co Piotr odpowiedział, że nigdy nie jadł węży, krokodyli i gryzoni. Ale wizja nie dotyczyła czystych i nieczystych pokarmów. Chodziło o szacunek dla innych kultur, dla innych ludzi. Objawienie dane przez Boga obu tym ludziom zburzyło dzielący ich mur. Piotr oświadczył, Bóg pokazał mi, że nie ma względu na osobę. Modlitwy Żyda i poganina wzniosły się do nieba i spotkały się przed tronem Boga. Około południa apostoł Piotr wyszedł na dach, aby się modlić. To tam otrzymał wizję, w której Bóg potwierdził różnorodność narodów mających tworzyć rozwijający się Kościół. Dowiedzieliśmy się, że Piotr przebywał u Szymona Garbarza. Setnik Korneliusz polecił nam go odszukać. Gdy Piotr zastanawiał się jeszcze nad widzeniem, Duch Święty polecił mu, aby zszedł, gdyż szukało go 3 ludzi. Piotr zszedł z dachu i oznajmił gościom, że to jego szukają.
Powiedzieliśmy Piotrowi, że anioł Boży objawił setnikowi Korneliuszowi, iż Piotr odwiedzi go w jego domu. Korneliusz oczekiwał Piotra w Cezarei, zanim apostoł się o tym dowiedział. Stała się rzecz niecodzienna. Piotr wszedł do domu Korneliusza. Pamiętajcie, że zadawanie się Żydów z poganami było niezgodne z prawem. Korneliusz odpowiedział Piotrowi, jak 4 dni wcześniej modlił się i jak objawił mu się anioł. Z kolei Piotr powiedział Korneliuszowi o swoim nowym przekonaniu. Bóg nikogo nie faworyzuje. To był prawdziwy punkt zwrotny. Od tego czasu Ewangelia była głoszona także innym grupom etnicznym. A wszystko zaczęło się od modlitwy, postu i wizji. Zburzone zostały bariery międzykulturowe. Serca ludzkie zostały zjednoczone. Wierzący stali się jedno w Jezusie Chrystusie. Ewangelia była głoszona poganom. Czego dokonuje modlitwa we wspólnocie? Gdy klęczymy razem, różnice kulturowe, różne pochodzenie, wykształcenie czy różne karnacje tracą dla nas znaczenie. Nasze serca zostają zjednoczone w Jezusie Chrystusie. W 13 rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że zbór w Antiochii wysłał Pawła i Barnabę na misję. Nałożono na nich ręce i modlono się o błogosławieństwo Ducha Świętego. Przez nałożenie rąk Pawła i Barnabę odłączono do służby na misji. Wtedy rozpoczęły się ich podróże misyjne. W dłoniach nie drzemie magiczna moc. Nałożenie rąk to symbol, podobnie jak woda podczas chrztu czy przaśny chleb i niesfermentowany sok gronowy podczas wieczerzy pańskiej. Gdy zjednoczony zbór nakłada na kogoś dłonie i modli się za tę osobę, to odłącza ją do konkretnego zadania polegającego na świadczeniu o Jezusie. Gdy prorocy i nauczyciele Kościoła wczesnochrześcijańskiego modlili się i pościli, Duch Święty powołał Pawła i Barnabę do odbycia pierwszej podróży misyjnej. Kościół modlił się przed wysłaniem ich na misję. Modliliśmy się żarliwie. Nałożono na nich ręce. Jako zjednoczony zbór modliliśmy się o ich bezpieczeństwo. Prosiliśmy Boga, aby w Jego mocy wypowiadali właściwe słowa. Modliliśmy się o powodzenie dla misjonarzy w zwiastowaniu Ewangelii. Paweł i Barnaba odwiedzili kilka miejsc. Na Cyprze zwiastowali Słowo Boże w synagogach żydowskich. W Antiochii Pizydyjskiej zebrało się prawie całe miasto, aby słuchać Słowa Pańskiego. Słuchając tego przesłania, poganie uwierzyli. Słowo Pańskie rozeszło się po całej krainie, a uczniowie byli pełni radości i Ducha Świętego. Paweł i Barnaba wyznaczyli w każdym zborze starszych, których wśród modlitw i postów powierzyli Panu. W Antiochii zgromadzili cały zbór, by opowiadać, jak wielkich rzeczy dokonał przez nich Bóg i jak otworzył poganom drzwi wiary. Dłonie nakładane przez modlącą się społeczność symbolizują dłoń Bożą. Klęcząc wokół tej osoby, odłączając ją do określonego zadania, prosimy, aby Duch Święty wzmocnił i wyposażył ją do zadania zleconego przez Boga za pośrednictwem Kościoła. Przypomina mi się historia kobiety o imieniu Lidia, którą apostoł Paweł spotkał w Filipii. Ta kobieta modliła się nad rzeką. To mogło być przy studni albo na rynku miejskim, gdziekolwiek. Bóg dotarł do jej serca. Biblia sprawozdaje, że Lidia przyjęła przesłanie Ewangelii i została ochrzczona. Grupą kobiet zebrałyśmy się na modlitwie nad rzeką poza bramą miasta. Lidia, sprzedawczyni purpury z Tiatyry, też tam była. Podeszło do nas 2 mężczyzn. Przyłączyli się do modlitwy. To był Paweł i Sylas. Pan otworzył serce Lidii na przesłanie zwiastowane przez apostoła Pawła. Została ochrzczona z całą rodziną. Pewnego dnia Paweł i Sylas znów udawali się na modlitwę. Spotkała ich pewna niewolnica opanowana przez ducha przepowiadającego przyszłość. Jej panowie dużo zarabiali dzięki jej wróżbom. Dziewczyna wciąż wołała za misjonarzami.
Znękany wołaniem, Paweł wypędził z niej tego ducha. Gdy jej właściciele zobaczyli, iż stracili źródło dochodu, zawlekli Pawła i Sylasa przed urzędników. W końcu misjonarzy wtrącono do więzienia. Około północy tych dwóch więźniów, optymistów, modliło się do Boga i wielbiło Boga śpiewem. Reszta przysłuchiwała się im. Nagle powstało wielkie trzęsienie ziemi, które zachwiało więzieniem. Otworzyły się wszystkie drzwi i opadły wszystkie łańcuchy. Stróż więzienny obudził się i, widząc otwarte drzwi, chciał się zabić. Sądził, że więźniowie uciekli. Jednak Paweł zapewnił, że wszyscy są na miejscu. Stróż zażądał światła, wbiegł do środka i drżąc przypadł do nóg misjonarzy. Przyjął Jezusa Chrystusa i został ochrzczony z całą rodziną. Modlić się można wszędzie. Na antenie Hope Channel prowadzę program Let's Pray. Znajdujemy się w studiu telewizyjnym z reflektorami i kamerami, ale panuje w nim atmosfera modlitewna. W studiu jesteśmy świadkami cudownych Bożych odpowiedzi na modlitwy. To się może zdarzyć wszędzie. Jeden z moich znajomych powiedział mi, że nasze modlitwy powinny być tak szczegółowe, abyśmy wiedzieli, kiedy Bóg na nie odpowiada. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich Piotr oczekuje w więzieniu na egzekucję. Skuty łańcuchami, trzymany jest pod strażą. Herod zawyrokował, że ma zginąć. Gdy Piotr był w więzieniu, cały zbór modlił się nieustannie za niego do Boga. Nieco wcześniej Jakub został aresztowany i zabity. Ludzie obawiali się, że teraz stracą Piotra. Ta dramatyczna sytuacja skłoniła ich do modlitwy przez całą noc. Król Herod prześladował Kościół, aresztował niektórych z jego członków. Jakuba kazał ściąć mieczem. Gdy widział, że spodobało się to Żydom, kazał pojmać także apostoła Piotra. Piotr był pod strażą czwórek żołnierzy. Bardzo się o niego martwiliśmy i gorliwie modliliśmy się za niego do Boga. W noc poprzedzającą planowany przez Heroda proces Piotra spał skuty łańcuchem między dwoma żołnierzami. Strażnicy strzegli wejścia do więzienia. Nagle zjawił się anioł pański i w celi pojawiła się światłość. Anioł trącił Piotra i obudził go. Łańcuchy opadły z rąk apostoła. Piotr posłusznie poszedł za aniołem. Minęli wszystkie straże i doszli do bramy miasta. Wielu ludzi modliło się w domu Marii, matki Jana. Byłam tam służącą. Usłyszałam pukanie do drzwi. Gdy otworzyliśmy je, ze zdumieniem stwierdziliśmy, że to był Piotr. Modliliśmy się za niego żarliwie, myśląc, że wciąż jest w więzieniu. Kolejny raz zadziałała modlitwa we wspólnocie, a Słowo Boże nadal było zwiastowane. Po tej nocy nikt, kto uczestniczył w tym spotkaniu modlitewnym, nie zapomniał, że Bóg odpowiada na modlitwy. Ci ludzie do końca życia opowiadali tę historię z wielką mocą, bo byli całkowicie przekonani, iż Bóg jest nie tylko chętny pomóc, ale jest także zdolny dokonywać rzeczy ponad to, czego się spodziewamy. Trzy wielkie narody wystąpiły przeciwko małemu królestwu Judy. Z ludzkiego punktu widzenia Jehoszafat nie miał żadnych szans. W swojej modlitwie bardzo szczerze mówił o położeniu modlących się. Nie wiedzieli, co robić, byli słabi i bezbronni wobec przeważających sił wroga. Ale mówił też szczerze o Bogu. Panie, chcesz i możesz to zrobić, a my na Ciebie czekamy. Tak została przygotowana droga do wybawienia. Korząc się przed Bogiem w modlitwie, pozwalamy Mu działać w nadprzyrodzony sposób. W książce Przypowieści Chrystusa czytamy, że powinniśmy modlić się z determinacją, której nie będzie można odmówić. Cóż za obietnica!
Posłańcy przyszli do Jehoszafata, by mu powiedzieć, że wyruszyła przeciwko niemu wielka armia. Król zląkł się i ogłosił post w całej Judzie. Ludzie ze wszystkich miast judzkich zebrali się, by wspólnie pościć i modlić się. Byliśmy częścią dużej grupy, a Jehoszafat modlił się żarliwie do Boga o pomoc. Duch Pański spoczął na Jehazielu, który zapewnił Jehoszafata, że nie ma się czego lękać, gdyż to nie jego wojna, ale wojna Boża. Wczesnym rankiem wyruszyliśmy na pustynię Tekoa. Obawialiśmy się wielkiej armii, ale powiedziano nam, abyśmy ufali Bogu. Modliliśmy się. Gdy z grupą zwiadowców doszedłem do pustyni, zobaczyłem, że wszędzie leżały trupy. Nasi wrogowie zwrócili się przeciwko sobie. Dzięki modlitwie Jehoszafat wygrał bitwę bez walki. Analiza modlitw w Dziejach Apostolskich i w całej Biblii ujawnia konsekwentny wzorzec. Uczniowie dzielą się tym, co Bóg im położył na sercu. To wywołuje prześladowania, czasami prowadzące do śmierci. Jednak przeciwności skłaniają wierzących do żarliwej modlitwy we wspólnocie. Wtedy następuje wylanie Ducha Świętego, a Słowo Boże głoszone jest z jeszcze większą odwagą. W ten sposób rozwija się Kościół Boży. Modlitwa we wspólnocie ma decydujące znaczenie dla Kościoła, gdyż jest kluczem do odrodzenia narodu i rozwiązania jego problemów. W modlitwie, szczególnie w modlitwie wspólnoty, nie chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi powtarzało te same słowa i w ten sposób przymuszało Boga do działania. Chodzi raczej o to, że lud Boży wspólnie dostosowuje się do Bożej woli. Modlitwa zmienia nasze serca. Modląc się wspólnie, doświadczamy jedności. O cokolwiek prosimy wtedy w potężnym imieniu Jezusa, to się dzieje. Dlaczego modlitwa we wspólnocie jest ważna? Bo otwiera nasze serca na moc żywego Boga, na moc, która towarzyszy wtedy naszemu świadczeniu. Modlitwa przyprowadza nas do stóp krzyża. Modlitwa we wspólnocie wyzwala Bożą moc w wielkim boju. To Boga potrzebujemy, a nie samej modlitwy. W wielkim boju między dobrem a złem Bóg nie pogwałca naszej wolności wyboru, ale gdy się modlimy, Stwórca otwiera nam nowe możliwości działania. Czyż Bóg nie działa dla dobra naszego dziecka, zanim się za nie pomodlimy? Czyż nie działa dla dobra społeczności? Oczywiście, że tak, ale ogranicza go ich wybór. Gdy my modlimy się tak, jak modlił się Kościół w czasach apostolskich, Bóg uznaje wybór modlących się we wspólnocie i dzieją się cuda. Gdy mamy właściwe relacje z Bogiem, mamy też właściwe relacje z bliźnimi. Opracowanie wersji polskiej Ośrodek Radiowo-Telewizyjny Głos Nadziei dla telewizji Hope Channel Polska. Tekst Piotr Lazar. Dźwięki montaż Mateusz Pawłowicz. Kierownictwo produkcji Jan Kot. Czytał Dariusz Górski. Thank you.